z dniem 27 lipca przechodzimy do realizacji budowy parkingu przy dworcu PKP. To oznacza, że w tej części, która jest objęta budową, objęta inwestycją, nie będzie można z tego terenu korzystać. Stąd apel do naszych mieszkańców i wszystkich, którzy korzystają z tego terenu, chcąc pojechać do Gdyni, Gdańska, aby swoje samochody, swoje pojazdy pozostawiali na terenie, na parkingach na terenie miasta oraz w tej części budynku dworca PKP i terenu, który znajduje się za mną, który nie jest objęty inwestycją, ale prośba jest taka, żeby parkowanie tych pojazdów w żaden sposób nie powodowało uciążliwości dla wykonawcy robót.